9 grudnia wspominamy błogosławionego Liboriusza Wagnera, prezbitera i męczennika. Liboriusz urodził się 5 grudnia 1593 roku w Mühlhausen w Turyngii na terenie Niemiec. Jego rodzice byli protestantami, wychowywali go dość surowo. Ich pozycja społeczna i materialna zapewniła mu gruntowne wykształcenie na uniwersytetach m.in. w Lipsku i Strasburgu. Po powrocie do rodzinnego miasta Liboriusz bezskutecznie starał się o posadę nauczyciela. W wieku 29 lat wyjechał do Würzburga, tam podjął studia. Wtedy też poznał naukę kościoła katolickiego, nawrócił się na katolicyzm i w wieku 32 lat przyjął święcenie kapłańskie. Przez rok Liboriusz pracował jako wikariusz, a potem już do końca życia jako proboszcz. W tym czasie, w tamtych terenach, toczyły się ostre konflikty, często zbrojne, między protestantami i katolikami. W oku tego cyklonu znalazł się ksiądz Liboriusz. Bezskutecznie zabiegał o tolerancję religijną, która wtedy nie była znana. W 1631 roku, podczas wojny 30-letniej, schronił się w szkole w sąsiedniej miejscowości, jednak tam znaleźli go protestanccy żołnierze. W ciągu 5 dni okrutnymi torturami Liboriusz zmuszany był do wyparcia się wiary katolickiej i powrotu do protestantyzmu. On jednak niezmiennie powtarzał, że jest katolikiem wiernym i poddanym papieżowi i z tego powodu cierpi. Zginął śmiercią męczeńską 9 grudnia 1631 roku w wieku 38 lat. Przez 8 z nich był katolikiem. Po zakończeniu wojny Liboriusz czczony był jako męczennik. Został beatyfikowany 24 marca 1974 roku przez papieża Pawła VI. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, błogosławionego Liboriusza, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.